Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Krańce wschodnie kontynentu oraz Europa południowo-zachodnia znajdują się pod wpływem wyżów. Jednak na przeważającym obszarze dominują niże. Trudne warunki pogodowe nad Polską kształtować będzie pogłębiający się nad Bałtykiem niż. Za frontem chłodnym zacznie napływać zimne, polarno-morskie powietrze. Wtorek przyniesie bardzo silny wiatr i sporo deszczu w rejonie zachodniej oraz środkowej Europy. Wietrzniej zimowo będzie także na wschodzie kontynentu. Najwięcej pogodnego nieba nad Morzem Śródziemnym. W Moskwie termometry wskażą 2 stopnie, na Wyspach Brytyjskich około 11, a na południu od 16 stopni w Atenach do 26 w Madrycie. I przechodzimy do kolejnej mapy. Chłód i wilgoć będą dziś dominującymi odczuciami dotyczącymi pogody. Parasole przydadzą się w większości województw. Rankiem i w godzinach przedpołudniowych nad Polską rozciągnie się strefa dużego zachmurzenia wraz z opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem, która bardzo szybko obejmie zachodnią część kraju. Na niewielkie przejaśnienia początkowo będą mogli liczyć mieszkańcy wschodniej Polski. Jednak z czasem strefa frontu dotrze i na wschód kraju. Temperatura od 4-5 stopni na północy oraz wschodzie do 13 w rejonie Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie rosło, na barometrach 992 hektopaskale. I na koniec proszę dziś uważać na gwałtowne porywy wiatru. A już teraz szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.